Dzięki za zaproszenie. Ja rzeczywiście odpowiem dzisiaj na pytanie, czy miasto jest platformą, która łączy kultury. I chciałabym zacząć od takiego pojęcia homogeniczności. Tutaj w ECS-ie może 3 tygodnie temu mieliśmy debatę TVN24, która była poświęcona tematowi, czy łodzie z uchodźcami należy zawracać. I profesor Śpiewak powiedział w którymś momencie coś takiego, że Polska jest tak strasznie homogeniczna. W domyśle strasznie, to znaczy to jest nudne, to jest antyrozwojowe i marzy mu się to, żeby Warszawa była jak Nowy Jork. Ale w tym samym czasie chłopak za mną powiedział i o to chodzi, to znaczy jesteśmy homogeniczni i tacy zostańmy. I to dało mi do myślenia, to znaczy uświadomiłam sobie, że kwestia homogeniczności przestała być już pojęciem neutralnym, to znaczy takim naukowym, prawda, jakby, które możemy opisywać tylko statystycznie, tylko że jest bardzo głęboko połączone z naszymi wartościami i tym, jakich miast i jakiego państwa byśmy chcieli. Czy stawiamy na miasto otwarte, które będzie otwarte na migrację, na przepływy, na ludzi, którzy przyjeżdżają i wyjeżdżają? I na koegzystencję kultur, czy też odwrotnie, chcemy, żeby miasto było zamknięte z jakąś jedną dominującą kulturą. Z homogeniczności i z założenia homogeniczności wynika takie zjawisko, że imigranci i uchodźcy są w Polsce niewidoczni. Przez Polskę od lat 90. przewinęło się, wyjechało blisko 100 tysięcy uchodźców i to było zjawisko, które było w jakimś sensie niewidoczne w ogóle dla opinii publicznej. To znaczy, kiedy teraz w zeszłym roku była kwestia przyjęcia do Polski 7 tysięcy uchodźców, rozpętało się piekło i histeria. Jest takie przekonanie, że Polska jest krajem tranzytowym i że to jest wybór uchodźców. To znaczy, że uchodźcy do nas przyjeżdżają, jadą dalej do Niemiec, do Szwecji, ponieważ tam mają rodziny. Tak i nie, to znaczy mają tam rodziny, rzeczywiście czasem chcą tam pojechać, ale ponieważ są niewidoczni, nie budujemy rozwiązań integrujących ich i to też my sprawiamy, że jesteśmy krajem i że jesteśmy miastami, które są dla uchodźców tranzytowe. Myślę sobie, że z podejściem do tej widoczności i niewidoczności imigrantów, uchodźców w mieście wiąże się też nasza strategia związana właśnie z asymilacją lub integracją. Znaczy, jeżeli jesteśmy przekonani o tym, że miasto powinno być homogeniczne, sprawiamy, że imigranci są niewidoczni, to nie budujemy tych rozwiązań, a jeżeli stają się widoczni, to mówimy im, zostańcie tacy jak my. To znaczy zasymilujcie się, przyjmijcie naszą kulturę i bądźcie tacy jak Polacy, jak Gdańszczanie, mówcie po polsku, my nie będziemy zmieniać naszych instytucji, radźcie sobie sami. Strategią, która pozwala na łączenie kultur w mieście jest integracja, ale integracja jest trudna. Znaczy jest wyzwaniem, jest zmianą i jest dużym pytaniem o to, jak to robić. Kulturę można zdefiniować na milion sposobów. My w Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek to, jakie pytania sobie stawiamy, to jest o takie, kim my jesteśmy, jak żyjemy i kim są imigranci, jak oni żyją. Spotykamy się jakby na takiej bazie, odpowiadamy sobie na takie pytania. Wiemy, że imigranci nie mają w Gdańsku dobrego życia, nie mieli dobrego życia. Dość powiedzieć o usprawnieniu, które się niedawno pojawiło, to znaczy teraz już imigrantom nie przyznaje się numeru PESEL. Spróbujcie w Polsce załatwić coś bez PESEL-u. Pójść do lekarza, rozliczyć PIT. Zapisać dziecko do przedszkola, to jest po prostu niemożliwe. Więc to, co my wiemy, to to, że nasze miasto było i w dużej mierze jest kulturą nierównych statusów. I to nam przeszkadza jako mieszkańcom Gdańska. To znaczy mi, mojej organizacji, środowisku, które jest wokół nas, nam to przeszkadza. Imigrantom oczywiście też to przeszkadza, imigrantom i uchodźcom, imigrantkom, uchodźczyniom, ale im powiedzieć to jest dużo trudniej, ponieważ kiedy oni mówią, że coś im przeszkadza,
to słyszą, jak ci się nie podoba, to do widzenia. To jest taka kultura. I tu pojawia się dobra wieść. W którymś momencie, realizując nasze programy, stwierdziliśmy, że nie chcemy być centrum, które załatwia sprawy imigrantów jakby wewnątrz własnej organizacji. Znaczy, że chodzi o integrację i chodzi o to, żeby instytucje zaczęły integrować i żeby kultury się spotykały. I w wyniku różnych kryzysów związanych z migracjami w Gdańsku, które my mieliśmy, jednym z nich było wysiedlenie Romów rumuńskich z miejskiej działki. Któregoś dnia przyszły służby miejskie i po prostu rozwaliły im dom. Inną kwestią było pojawienie się dzieci uchodźczych czeczeńskich w szkole w Gdańsku, w małej szkole podstawowej. Nagle w klasie pojawiają się dzieci, które są zupełnie innej kultury, zupełnie innego wyznania, nie znają polskiego, mają wejść do klasy i zdawać równolegle z polskimi dziećmi sprawdziany i opowiadać, co to jest podmiot liryczny. Było trudno. Dzięki spotkaniu się zorganizowaliśmy projekt, w którym spotkaliśmy imigrantów, imigrantki i pracowników Urzędu Miasta jako partnerów, gdzie mogły się spotkać perspektywy. Grzegorz Szczuka, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego, był tym naszym człowiekiem urzędowym. I tak w czasie spotkań, kiedy właśnie słyszał to, co opowiadają imigranci nasi, którzy pracowali w projekcie, zaczął rysować takie moduły któregoś dnia, bardzo szybko. To znaczy, jakoś bardzo przemówiło do niego to, co usłyszał, o tym, jak działają nasze instytucje i w jaki sposób są bądź nie inkluzywne. No i w kwietniu zeszłego roku prezydent Adamowicz wydał zarządzenie o powołaniu zespołu do spraw modelu integracji imigrantów. I to było takie otwarte, znaczy to była oddolna inicjatywa, ale on to zebrał i powiedział: OK, zapraszam wszystkie instytucje z poziomu samorządowego, centralnego. Budujmy, rozmawiajmy, zobaczmy, na czym polega integracja. Zgłosiło się ponad 100 osób, 50 instytucji. No i są z nami do tej pory. To znaczy budujemy, myślimy. Podzieliliśmy się na 8 zespołów od edukacji przez mieszkalnictwo, zatrudnienie, przemoc i dyskryminację, kulturę, pomoc społeczną, społeczności lokalne, zdrowie. I to jest bardzo dobra praca, to znaczy ona była pewnym szokiem, ponieważ wyszliśmy od diagnozy i mieliśmy powiedzieć w tym takim szerokim spotkaniu, co nie działa. I to jest dla Polaków w kulturze, w której żyjemy, w której nie można popełnić błędu w instytucjach hierarchicznych, powiedzieć tak, u nas coś nie działa, tak, nie mamy narzędzi, nie mamy rozwiązań, było bardzo trudno, więc tym głównym wyzwaniem, od którego zaczęliśmy, było danie takiej przestrzeni i powiedzieć: OK, my wszyscy, jak tu jesteśmy, zaczynamy z punktu zero. Polska jest homogeniczna, nie ma rozwiązań, to jest OK. Znaczy nikogo nie będziemy obwiniać o to, że czegoś nie mamy, po prostu to wybudujmy, zastanówmy się jak. Więc ten model ma służyć i imigrantom, którzy uczestniczą w pracach modelu, czyli oni mówią, co na danych obszarach nie działa, czego potrzebują, i samym instytucjom, które no źle się czują, to znaczy nie mają kompetencji wspierania, no, czy to dzieci właśnie, czy kobiet, które przychodzą rodzić, nie znają polskiego, nie mają PESEL-u i po prostu rodzi się masa problemów. Tutaj takim ważnym elementem do powiedzenia, nie będę mówiła o rozwiązaniach, które, znaczy na ten moment jesteśmy w takim, na etapie przechodzenia do wdrażania. Znaczy wybraliśmy po kilka kluczowych, najkonieczniejszych rozwiązań, najpilniejszych na ten moment na danych obszarach i przechodzimy do wdrażania. Teraz też ten cały model będzie konsultowany. Ale ważne w kontekście tego, czy miasto pozwala kulturom się łączyć, są społeczności lokalne. Znaczy to też wychodzi bardzo jasno, że narzędzia, rozwiązania instytucjonalne to jest jedno, ale więzi, relacje, sąsiedztwa, dzielnice to jest to, gdzie zachodzi integracja. I oczywiście Polacy z
tym niskim zaufaniem i w ogóle z taką relacyjnością sprowadzoną do rodziny, z silnym zapatrzeniem w przeszłość, budowaniem tożsamości w oparciu o przeszłość, a nie przyszłość, jakąś taką budowanie wspólnej tożsamości, to nie jest proste, ale mamy ileś podmiotów lokalnych, dzielnicowych, domów sąsiedzkich, domów kultury i tak dalej, rad dzielnic. I zastanawiamy się, co robić, znaczy jak włączać imigrantów w te sąsiedztwa, ponieważ imigranci w Polsce i imigranci w Gdańsku, to było badanie nad gdańskimi imigrantami, oni przyjaźnią się najpierw ze swoimi rodakami, potem mają znajomych innych cudzoziemców, a dopiero na końcu Polaków. Nie znamy się, nie rozmawiamy, nie spędzamy razem czasu. Nie jesteśmy idealistami, myśląc, że to się bardzo szybko zmieni, ale chcemy się zastanowić, jak możemy to zmienić. I na obszarze właśnie społeczności lokalnej budujemy teraz taki system bazy społeczności lokalnej właśnie, czyli takiego określenia w ogóle, czym dysponuje dzielnica, jakie mamy programy kulturalne, sportowe, inne, darmowej oferty, do czego możemy, jakby co możemy zaproponować, do czego możemy włączyć imigrantów i uchodźców. A z drugiej strony, jakie osoby chciałyby się podjąć tej integracji? Nazywamy je lokalnymi organizatorami integracji. To jest taki pilotaż. Przymierzamy się do tego, żeby jacyś ludzie spróbowali coś takiego robić. Co jest ważne, to, że z jednym też pracujemy na obszarze kultury i no właśnie kultura jest czymś nieuchwytnym, jest szerokim pojęciem, ale też jest coś takiego jak kultura, która jest po prostu produkowana w mieście. Mamy instytucje kultury, które wydają publiczne pieniądze na rozmaite programy, swoje jakieś misje kulturalne i działania. I wicedyrektorka ECS-u, Patrycja Medowska, jest liderką tego zespołu właśnie kultura. I to jest niesamowity proces, to co się tam dzieje, bo myśmy sobie postawili pytanie, okej, to czym jest kultura integrująca? Znaczy, jak to badać? Czy dany program, czy nasze działania w ogóle prowadzą do tego, że integrujemy społeczność przyjezdnych imigrantów z Polakami? No i to jest znowuż bardzo trudno powiedzieć, ponieważ wszystkie instytucje kultury mówią, oczywiście jesteśmy otwarci, oczywiście nasze programy są dla wszystkich, oczywiście one są włączające i zapraszamy i tak dalej i nie ma żadnych barier uczestnictwa. No tak nie jest. Imigranci pokazują, że nie tylko bariera ekonomiczna uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, ale też kulturowa właśnie, znaczy nierozumienie kontekstów, obawa przed tym, czy zrozumieją, jak będą postrzegani, jak się poczują i tak dalej. Jest wiele barier uczestnictwa, nie mówiąc o tym, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o uczestnictwo imigrantów w kulturze, którą produkujemy, ale też to, żeby byli jej twórcami. No więc ten zespół kultura zastanawia się nad tym, co robić, żeby nie uprawiać też cepeliady, to znaczy takiej szopki kulturowej, prawda? Ukrainki ugotują pierożki, tam nałożymy wietnamski kapelusz, zatańczymy tam coś i tak dalej, to będą spotkania kultur. To też nie o taką kulturę chodzi. I w dużej mierze nie wiemy, o jaką kulturę chodzi, to znaczy co można w mieście zrobić, żeby kultury się integrowały i co zrobić, żeby miasto tą platformą było. Dwa tygodnie temu mieliśmy też tu w ECS konferencję Otwarte Miasta i ona była poświęcona migracjom w mieście i temu właśnie jak budować otwarte miasta. I jednym z czterech takich obszarów, na którym dyskutowaliśmy, była kultura. I przed konferencją napisałam do Tomasa Rzezekela, który dowodzi grupą Migration Integration w Eurocities, jesteśmy częścią tej grupy i też tam mamy miasta mentorskie. I napisałam do niego, słuchaj, przyślij nam jakąś, znaczy zarekomenduj jakąś osobę, która dobrze się zna na kulturze i na tym właśnie wymiarze integracyjnym kultury, która będzie mogła nam coś fajnego opowiedzieć. I Tomas, który generalnie odpowiada na maile w godzinę, nie odpowiedział przez tydzień. Po czym napisał, nie mogę, znaczy nie mam kogo polecić.
Więc jesteśmy sami z odpowiedzią na to pytanie. Znaczy sami musimy sobie zbudować odpowiedź na to, jaką kulturę chcemy wytwarzać i w jaki sposób ona odpowiada na potrzebę integracyjną. Ale to też nas skłania do takiej refleksji, że w Europie, gdzie ta różnorodność jest wielka i jest wielka od lat, wydawane są wielkie też pieniądze na kulturę, te wskaźniki integracyjne w kulturze nie były określone i ich nie ma. Znaczy nie mamy do czego sięgnąć. Nie mówię tego ze stuprocentową pewnością, być może gdzieś jakieś opracowania są, ale my nie mamy do nich dostępu. One nie są tak łatwo dostępne, więc tak naprawdę jesteśmy w takim momencie, że powiedzenie, co robić, żeby miasto integrowało kultury, a ma absolutnie ten potencjał i powinno tą platformą być, nie ma na to jasnej odpowiedzi. Dziękuję bardzo.